Cześć, jestem Grzechto, witajcie w kolejnym odcinku ze Skyblocka. Jak widzicie, tutaj zacząłem już budować ten daszek, jednak zżera to dość sporo drewna i czekam ciągle, aż mi te drzewka tam rosną, żebym mógł je zebrać i zrobić kolejne deski. O, tutaj nawet już urosły, ale to sobie zaraz zetnę. W ogóle zaskoczony jestem wyglądem tych skrzynek. Nie wiem, czy to na texture packu, który mam aktualnie, czyli Faithfulu, jest tak, czy ogólnie w Minecrafcie wprowadzili, że to tak wygląda, ale zaraz zobaczymy. Nie, no ogólnie w Minecrafcie jest, więc spoko. Do tej pory widziałem to tylko na różnych texture packach albo na jakichś specjalnych mapkach, gdzie właśnie dostosowane były tak te skrzynki, ale ciekawie wam powiem. Fajne takie zaskoczenie, bo kilka dni nie grałem w Minecrafta i teraz wchodzę, patrzę, a tu prezenciki. Dobra, ale nie wyjawiając bawełnę, co na dzisiaj? Chcę sobie zrobić trochę zadań, żeby jeszcze mniej ich zostało do wykonania. Ogólnie, o widzicie, gravel wypadł. W ostatnim odcinku właśnie mówiłem o tym, że z zombiego mi wypadł gravel i znowu się to zdarzyło. Co na dzisiaj? Zrobimy sobie trochę zadań, czyli musimy rozmnożyć owce, porobić trochę wełny, żebym mógł zrobić barwnik. I z racji tego, że trochę mi zajmie czasu zrobienie tego daszku, to wybierzemy się do Netheru, zrobimy platformę i zobaczymy, czy uda nam się tam zespawnować jakieś potworki. Mamy kilka dodatkowych zadań. O jajuszko. Między innymi, żeby zrobić tam, zebrać 64 irona, zrobić farmę golda w Netherze. No nie wiem, jak tą farmę zrobić, tak szczerze. No naprawdę nie wiem, jak nie mamy tam żadnego spawnera, bo można zrobić. Chyba, że z pigmentów wypada złoto, te gold ingoty. To wtedy można było taki po prostu grinder zrobić, tak? Z którego spadały pigmeny. Zobaczymy. W każdym razie potrzebna jest tam platforma jakaś, żeby na której będziemy mogli cokolwiek budować, także tym się zajmiemy dzisiaj, ale najpierw zaczniemy sobie od owiec, także musimy je rozmnożyć. Więc weźmiemy sobie trochę zboża i pięknie, ładnie rozmnażamy tutaj. Trochę ich nam mało zostało. Trochę ich dużo ostatnio wybiłem, chyba 10 zostawiłem, więc no. Więc trzeba będzie poczekać. Na razie ich nie będę zabijał, potem je rozmnożę jeszcze raz i wtedy je zabiję. To mięso mi niepotrzebne jest w sumie. Gdzie jest moje żarełko? Tu jest. Zjedzmy sobie coś. Tam jest creeper, ja nawet nie podchodzę, nie chcę, żeby mi zniszczył cokolwiek. Tutaj. Odłóżmy te rzeczy. Motykę, wiadomo, odłożymy w inne miejsce. Jakieś pierdoły, czy nie idzie do mnie ten creeper? Nie idzie, dobra. Kobla weźmiemy, to na pewno. Siebuszko tutaj, o. No, możemy mieć całego w sumie. Tyki mi niepotrzebne, okej, okay. Jezu, się wystraszyłem. Bo tak szybko ruszyłem kamerą, te zielone skrzynie mignęły jak creeper trochę. No i motyka. Dobra, idziemy do tego Netheru, zobaczyć co tam uda się nam zrobić. O, ale zamula. Co się dzieje? Dobra, odlagowało się. Tu raz jeszcze byłem w tym Netherze, chyba poza odcinkiem, i zabudowałem właśnie ten portal, żeby do niego nie wpaść w razie czego. Także no, bo tu jeszcze mam portal do endu, jeżeli ktoś nie wie i nie oglądał. Mógłbym wziąć wodę właśnie, żeby zebrać te briki tu, ale z tego co wiem, to woda w Netherze po prostu się nie wylewa, więc... No, więc sobie tego nie zrobimy. A innego sposobu na obniżenie jakby tej platformy nie mam. Raczej. Chyba, żebym po prostu zleciał w dół i szybko zbudował blok od spodu, ale to też jest raczej głupi pomysł. Także po prostu zbudujemy sobie platformę, na której będziemy budować. Na której prawdopodobnie powstanie grinder. Będę musiał po prostu
poczytać o tym, czy można zbudować grinder w netherze, czy to będzie rzeczywiście działało tak, jak powinno. Albo po prostu nie będę czytał i zbuduję takowy grinder. Może to lepszy pomysł. Przekonam się na własnej skórze, jak to będzie wyglądało. Oświetliłbym to trochę tymczasowo. Oczywiście jak będę wychodził, to usunę tutaj się źródło światła, żeby się spawnowały mobki. Nie wiem w sumie, jaką długą chcę zrobić tę platformę, ale na pewno chcę, żeby kawałek miała, bo jeżeli sprawdzą się te moje pomysły, to zbudujemy jakby sobie drugą taką porządną wysepkę. No może nie aż tak zajebistą jak na głównym świecie, ale też coś podobnego, żeby była po prostu użyteczna. Jakiś tam magazyn powstanie, grinder. No i zobaczymy, na co nam tu jeszcze wszystko pozwoli. Fajnie by było zbierać właśnie żelaza trochę. Tylko raczej żelaza... Nie wiem, z czego żelaza mogę zdobyć, tak szczerze. W netherze. Nie pamiętam po prostu, co wypada z tych mobków netherowych. Wydaje mi się właśnie, że gold ingoty wypadają z pigmenów. Z blaze'ów też nie pamiętam, czy coś złotego nie wypada. Poza blaze rodami. Ale. To się zobaczy z czasem. Na razie bardzo mocno myślę o tym grinderze, bo jednak dzięki temu bym się przekonał po prostu, co mogę dostać z poszczególnych mobów, tak? A zawsze to jakieś tam dodatkowe itemy były. No i też chciałbym się dostać do ściany, której aktualnie nie widzę, bo chyba render distance mi się zmniejszył. No i zobaczyć, czy tam coś przy niej jest. Raczej wątpię, ale chcę się przekonać, czy tam jest bedrock, czy może jednak coś innego. Bo z tego, co patrzyłem ostatnio, wydawało mi się, że tam jest jakiś inny blok niż bedrock. Chociaż nie jestem pewien w 100%, także można by było to sprawdzić, jeżeli będę miał wystarczającą ilość surowców, bo dość daleko to było i nie wiem nawet ile materiałów na to zużyję. Kurczę, oświetlimy sobie to, żeby mi nic nie stanęło na drodze do domu, bo by było kiepsko zginąć tutaj. Dobra. Jezu, tam jest gast. Słyszałem gasta. Ale go nie widzę. Video settings. 18 chunków, powiedzmy. Czemu jego pigmeny się pojawiły? Ale mi nic chyba nie zrobią póki co. Elo. Dopóki ich nie uderzę, powinno być spoko. One się nawet na świetle chyba respią. Tak mi się wydaje. Kurczę, jak ten gast mnie zaatakuje, to nie będzie ciekawie. Najgorsze właśnie, że go nie widzę. I nie wiem, skąd zaatakuje. No ale dobra, zbudujmy kawałek tej platformy jeszcze. Ściany dalej nie widać. Jest tu strasznie, strasznie ciemno. Masakra. Tutaj samej końcówki może nie będę oświetlał. Może coś ciekawego się zrespi. Tutaj się przyjrzymy temu po prostu. Dobra, myślę, że powinno wystarczyć póki co. Odejdziemy sobie kawałek. Zniszczę może jeszcze tą pochodnię. Tam jeszcze coś się świeci. Czy pigment stoi na pochodni? Tak. Okej, uciekamy stąd. Cykam się. Czy tam się coś zrespi? Więcej pigmenów. Slimy. Te netherowe. Nie wiem, jak one się nazywają w sumie. One chyba mogą też bić, także trzeba będzie uważać. Exp z nich leci, ale jeszcze powinny takie kuleczki wypadać. Tylko, że mi nie wypadły. Co tam jeszcze ciekawego się stworzy?
Ciekawe, czy blazy się tak normalnie spawnują, czy tylko z spawnerów? Albo tylko przy twierdzach? To mnie zastanawia, bo też nie jestem pewien tego. No nic, na razie to tak zostawimy. I będę chciał zbudować ten grinder w każdym razie. Ku temu będziemy dążyć. Zobaczymy, co tutaj ciekawego nam może wypaść. Po prostu. Na przykład nie będziemy po prostu sami zabijać pigmenów, nie będziemy ich wkurzać, tylko po prostu wysokość ich będzie zabijała, tak? Więc to też będzie spoko. Będziemy w zgodzie z pigmenami. Ale póki co sobie stąd idziemy. Dla bezpieczeństwa. Czy te owce już urosły? Jeszcze nie urosły. Chwilę to pewnie potrwa. Tego creepera by się przydało zabić. A on w wodzie w sumie nie wybuchnie. Wystarczyłoby go do wody wepchnąć. Okej. Okay. Udało się. Coś zniszczył. Sufit mi zniszczył, ale cieć. O nie. O nie. Tak być nie będzie. Dobra, może pójdźmy sobie zebrać to drewno póki co. Póki czekamy na owce. Albo w sumie. Nie, brakuje mi jednej wełny, tak czy siak. Zbierzmy sobie to drewno. Spróbujmy zrobić trochę tego dachu. Jakoś go rozplanujmy sensownie, bo też nie chcę, żeby on był za wysoki. Może będzie po prostu takim łukiem szedł. Zobaczymy. No i na koniec rozmnożymy sobie te owce. Zobaczymy, ile tej wełny damy radę zebrać. Bo w poprzednim odcinku właśnie miałem pokolorować wełnę, ale tego chyba nie zrobiłem, o ile dobrze pamiętam. Bo mi wypadło z głowy po prostu. Więc dzisiaj chciałem to nadrobić i po prostu zrobić 20 sztuk kolorowej wełny. Jak się uda, jak da radę zabić 11 owiec, tak żeby mi ich nie zostało zbyt mało, to jak najbardziej będzie to do wykonania. Barowniki też powinienem dać radę stworzyć. Właśnie, trzeba będzie nazbierać kwiatków. Także za to się zaraz weźmiemy. Będziemy sobie sadzić trawę tam na blokach. Znaczy będziemy wysoką trawę sadzić na blokach z trawą. I zbierać po prostu kwiatki. Także zaraz też się za to weźmiemy, jak tylko zbiorę to drewno. Strasznie wydajna jest ta farma. Niby na małej powierzchni, ale właśnie to mi się podoba, że te drzewa mogą tak blisko siebie rosnąć i strasznie dużo możemy z niej materiałów pozyskać. To mi akurat wyszło. Dobra, nie chcę mi się zbierać tych sadzonek. Po prostu sobie wezmę ze skrzyni i zasadzę. W ten sposób. Potrzeba nam mączki kostnej, więcej tutaj chyba nie mamy, trzeba będzie pójść potem do grindera tam. Tu już się ładnie trawa zasiała. Potrzebuję kwiatków, a kurde, wysoka urosła. Potrzebuję kwiatków, tulipanów i róż. O, czy z tego mogę zrobić żółty barwnik? Mogę. Więc fajnie. A czy z tego mogę zrobić biały barwnik, skoro te kwiatki są białe? Light grey. O! Czyli można i z tych kwiatków robić jasny, szary barwnik. Tego nie wiedziałem. Myślałem, że tylko po zmieszaniu... po zmieszaniu czarnego barwnika z szarym. Ale się trochę pozmieniało. O, czerwony barwnik mamy, fajnie. Potrzebuję chyba 5 z każdego koloru, tak mi się wydaje. Więc po 5 kwiatków. Ile już ich mamy? 14.
4-4-3. Na razie zrobimy sobie dwa rodzaje. Z racji tego, że i tak wełny więcej nie nazbieram. Więc tak dużo, aż będziemy się tu wysilać, żeby więcej mieć. Ok, jest po 5. Żółty i czerwony, ale jeżeli jeszcze byśmy chcieli zmieszać. Bo tak, jakie ja mam te wełny zrobić? Żółta. To żółtej mamy 5. A chyba potrzeba 10. Na każdy klocek wełny chyba jest potrzebny jeden barwnik. Z kaktusem było tak, że jeżeli łączyliśmy barwnik kaktusowy, czyli ten ciemno-zielony. O kurde. Jak się zorałem, jak mi z dachu skoczył ten creeper. Boże. Dobra, uciekłem mu. Zrobię fajny myk. Pobiegnę prosto do domku, pójdę spać. I one sobie tam znikną. Ucieczka! Ucieczka! Fuck. Wyspa została przejęta przez potwory. No mój błąd, bo nie świetliłem dachu. Po prostu. To był spory błąd. Z barwnikiem zielonym było tak, że jeżeli łączyłem ciemny barwnik z białym, ciemnozielony barwnik z białym, to wtedy jasnego barwnika wychodziło mi dwa razy więcej. Dobra, wszystko się tam pali. Wiecie co, ja sobie przejdę na peaceful, bo po prostu chcę zrobić te zadania na spokojnie, bez niszczenia wyspy. Już dyrta wystarczająco się natraciłem przez creepery. Tak, weźmy tą wełnę. No i tak, jeden barwnik idzie na jedną wełnę. Więc trzeba jeszcze nazbierać po 5. I mam nadzieję, że w tym czasie mi urosną owce. Dobra, jeszcze trzeba iść po mączkę kostną, bo oczywiście się skończyła. Jak żeby inaczej mogło być. Ale mam mało kości. Na co ja tu zużyłem wszystko? Trochę mączki kostnej już poszło, ale bez przesady. Chwila. No tam jakieś rzeczy powinny być w grinderze. Dokładnie. Warto to zbierać. Dobra. Potrzebujemy jeszcze 3 czerwonych i jednego żółtego, więc spoko, nawet szybko to schodzi. Szybko się zbiera. O. O, ale hojnie teraz poszło z tymi kwiatkami. Dobra, czyli 10 tego, 10 tego. Jeszcze mnie urosły te owce, kurczę. Dobra, jedną zabiję. Jedną zabiję. Będziemy mieli chociaż 10 na razie. Mamy 10. Tam żółte trzeba było zrobić przede wszystkim. Więc kolejne zadanie wykonane. Idziemy zobaczyć, jakie jeszcze tam było. Pomarańczowe na pewno. Jest żółta. Czerwona też jest 10, więc spoko. Jeszcze potrzeba różowej, czyli kolejne 5 czerwonych kwiatków. I na czerwone 5 czerwonych... 10 czerwonych potrzebujemy i 5 żółtych. 10 czerwonych, 5 żółtych. To sobie teraz nazbieramy. W międzyczasie może te owce urosną i coś jeszcze wykminimy dzisiaj. Potem sobie zasiejemy po prostu tą trawę, żeby sobie rosła. Bo skoro już to się zasiała, ta niska trawa na dyrcie, to można już zacząć ozdabiać tutaj ten, tą rzeczkę, ten stawik. Jak zwał, tak zwał. Jeszcze jeden czerwony chyba. Nie, czy 10 czerwonych potrzebowałem. 10 czerwonych, 5 żółtych, tak, ale żółtych mam więcej póki co.
7. Już powinno być chyba. Nie, 9, jeszcze jeden. Jeszcze jeden i jeszcze dwa. Jest, dobra, mamy. Zniszczmy sobie to wszystko. Dokładnie tyle nam będzie potrzebne. Żółtego nie aż tyle, ale no. Mamy zapas. Trochę sobie tutaj urośniemy tą trawę. Tam sobie jeszcze zasiejemy. Trochę wysokiej. Tu przy moście, żeby sobie rosło jakoś fajnie. No i tu już nie ma, chociaż jest tutaj trochę zieleni. A tu nie mogę zasadzić, bo to jest płytka, dobra. I już to zaczyna jakoś wyglądać. Jeszcze coś, jakieś elementy dodam, jakieś lampy, czy coś w tym rodzaju. Bym chciał, żeby tak zwisały z sufitu na przykład. I będzie pięknie. Tą ścieżkę do drzewa, żeby jeszcze jakoś tutaj inaczej prowadzić ten mostek, żeby wyglądał fajniej. I będzie tutaj po prostu super. Jakby tak zrobić. O. Jakby ten dach jeszcze był dokończony, to by było lepiej. Żeby ten domek było widać. Jakoś tak się ustawić. Coś w tym rodzaju. To już wygląda fajnie, mi się podoba. Na coś takiego liczyłem. Oczywiście to jeszcze wciąż jest taka wczesna wersja tego tarasiku. Tu jeszcze na pewno chcę dużo zmian wprowadzić. Ale jak na razie jest bomba. Dobra, to owce nie chcą rosnąć. Ja sobie jeszcze porozmnażam na pewno. No na razie nie mam wełny, żeby kolorować, tak? Zostały nam jeszcze... ile tam kolorów? Raz, dwa. Aha, zróbmy czerwony barwnik. 10 potrzebujemy. Różowej też 10. Pomarańczowa farba. Tego po 10 trzeba. No i jasno-szara tutaj. Z tego mogę zrobić. Mam też 10. Ciemno-szara, no to by musiał mieć czarny barwnik już na to. Czyli te dwie, no z tym jeszcze sobie zaczekamy, żeby squidy nam się pojawiły. Nie wiem, czy w tym stawie się pojawią, ale mam nadzieję, że z czasem tak. Także wystarczy czekać i bądźmy cierpliwi po prostu. Także jeszcze 60 wełny potrzebuję. I 20 barwników, których na razie nie mogę zdobyć. Dobra, także... To raczej na tyle z tego odcinka. No zbieram trochę drewna, dobuduję tutaj ten dach do pełna. Już na pewno na następnym odcinku będzie skończony daszek. No i co, postaram się o te squidy. Postoję tutaj trochę na tej wyspie, może się uda to jakoś ogarnąć. Pozbieram trochę wełny. Porozmnażam te owce. Na pewno. No i do następnego odcinka już będę porządnie przygotowany. Więc wyczekujcie. A ja skończę sobie oto takim widokiem. Najlepszym z możliwych chyba póki co. Dobra, także dzięki bardzo za oglądanie, jeżeli... Wolniej. Dzięki bardzo za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się, hej!